Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na drugim dniu przeglądu Przeszłość-Przyszłość w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nazywam się Maciej Wolny i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą wyjątkową uroczystość. A w sposób szczególny chciałbym przywitać przedstawicielkę wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, posłankę Prawa i Sprawiedliwości, panią Teresę Wargocką. Wielkie brawa, witam serdecznie. Doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, panią dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską. Witamy serdecznie, wielkie brawa. Profesora Karola Polejowskiego, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, wielkie brawa, dzień dobry. Zastępcę burmistrza Sulejówka, pana Remigiusza Górniaka. Witamy serdecznie. Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Roberta Andrzejczyka. Dzień dobry, witamy serdecznie, panie dyrektorze. Pana dyrektora chyba nie ma z nami, ale tym niemniej i tak witamy. Mam nadzieję, że pan dyrektor do nas dołączy. Drodzy państwo, ten dzień, ta wyjątkowa uroczystość ma charakter niezwykle podniosły, ponieważ wręczone zostanie najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Fundację imienia Janusza Kurtyki. Nagroda imienia Janusza Kurtyki. Natomiast po raz pierwszy rozdane zostaną nagrody Przeszłość, Przyszłość i to jest warte podkreślenia. A to wszystko, drodzy państwo, nie byłoby możliwe oczywiście bez osób, które z całą mocą zaangażowały się, by promować wartości, w które uwierzył pan Janusz Kurtyka poprzez działalność Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Jest mi niezwykle miło przywitać fundatorów fundacji, panią Zuzannę Kurtykę i pana Pawła Kurtykę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Radę fundacji, w której obok pani Zuzanny Kurtyki jako przewodniczącej zasiadają pan mecenas Jerzy Pasieka w funkcji sekretarza. Witamy serdecznie. Oraz członkowie rady, pan Adam Kalita, pan profesor Filip Musiał oraz dr Waldemar Bukowski. Witamy serdecznie. Proszę o brawa. Zarząd fundacji, w której obok pana prezesa Pawła Kurtyki wchodzi wiceprezes, w skład którego obok pana prezesa Pawła Kurtyki wchodzi wiceprezes dr Damian Bębnowski. Witamy serdecznie, proszę o klaski. Fundatorzy i rada, zarząd oraz cały zespół fundacji wspierani są przez wyjątkowe gremium osobistości zasiadających w Radzie Programowej Fundacji na czele z profesorem Włodzimierzem Suleją. Panie profesorze, wielkie brawa, witamy serdecznie. Wchodzące w skład przeglądu podsumowanie promocji zagranicznych prac polskich historyków związanych z nagrodą imienia Janusza Kurtyki odnoszone zarówno do wydarzenia, jak i publikacji stanowi część projektu umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020 sfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Dialog w latach 2018-2021. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Konkurs o nagrody Przeszłość, Przyszłość, dzisiejsza gala wręczenia i towarzysząca naszemu wydarzeniu publikacja zrealizowane zostały w ramach projektu Wyłowić z cienia, czyli Przegląd Przeszłość, Przyszłość. Finansowanie uzyskano ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji ARP. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Proszę o klaski. A cały przegląd Przeszłość, Przyszłość zrealizowany został ze wsparciem patronatów medialnych TVP Historia, TVP3 Warszawa, TVP3 Kraków, Polskie Radio 24, Polskie Radio RDC, Do Rzeczy, Polska Zbrojna Historia, Gazeta Krakowska, historykon.pl, historia.org.pl, dzieje.pl. Dziękujemy serdecznie, proszę o klaski. Drodzy państwo, szanowni goście, a teraz proszę o zabranie głosu i odczytanie listu panią poseł Teresę Wargocką, która reprezentuje wiceprezesa Rady Ministrów, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszamy na scenę panią poseł.
Witam wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność przemówić do Państwa słowami pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Szanowny pan Paweł Kurtyka, prezes zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Szanowny panie prezesie, szanowni Państwo. Z całego serca dziękuję za życzliwą pamięć i zaproszenie na galę wręczenia nagrody imienia Janusza Kurtyki oraz na przegląd przeszłość. Bardzo byłoby mi miło móc wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, ale zmuszony jestem poinformować pana prezesa, że niestety z powodu terminarza moich zajęć nie będę mógł skorzystać z państwa zaproszenia. Jeszcze raz dziękuję za pamięć i zaproszenie. Chciałbym życzyć panu i całemu środowisku Fundacji imienia Janusza Kurtyki wraz z rodzinami wszystkiego, co najlepsze, z tak potrzebnym w czasach pandemii zdrowiem na czele. Zaś samej Fundacji pragnę złożyć życzenia sukcesów, w tym tego, aby z roku na rok wśród laureatów Nagrody imienia Janusza Kurtyki oraz konkursu o Nagrody Przeszłość, Przyszłość stawał się coraz trudniejszy, a tym samym, by znajomość polskiej historii rozszerzała się i pogłębiała w kraju i za granicą. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia, łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Wielkie brawa. Dziękuję. Pani poseł, bardzo dziękujemy. Proszę o zajęcie miejsca. Ja zapraszam na scenę zastępcę burmistrza Sulejówka, pana Remigiusza Górniaka. Panie burmistrzu, zapraszamy. Proszę o oklaski. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość w imieniu wszystkich mieszkańców Sulejówka i chciałbym tylko powiedzieć krótko, że jest nam bardzo miło gościć tak wspaniałą uroczystość w naszym mieście. Cieszymy się, że Muzeum Józefa Piłsudskiego zostało wreszcie otwarte i naszym marzeniem jako lokalnej społeczności było właśnie to, żeby to miejsce żyło takimi wydarzeniami jak dzisiaj, poświęconym tak wspaniałym osobom, tak wspaniałym Polakom, jakim był świętej pamięci Janusz Kurtyka. I to jest naprawdę pewne dopełnienie historycznej sprawiedliwości, która była związana od początku z budową Muzeum Piłsudskiego, że to nie będzie tylko muzeum poświęcone marszałkowi, oczywiście jego wspaniałemu życiu, dokonaniom, niesamowitemu heroizmowi, ale przede wszystkim będzie poświęcone temu, żebyśmy odkrywali dzisiaj te osoby, które żyły z nami, żyją z nami, czynią wspaniałe rzeczy i będzie to miejsce, w którym będziemy analizowali ich dokonania, wyciągali z tego wnioski, tak jak będziemy wyciągali wnioski z życiorysów tak wspaniałych osób, jak świętej pamięci Janusz Kurtyka. I bardzo się cieszymy, że jest to jedna z pierwszych imprez, wydarzeń, projektów, które jest tutaj realizowana. Dziękujemy Państwu za to, że wybraliście i Muzeum Piłsudskiego, i Sulejówek. No i liczymy na to, że tutaj będziemy już stale gościli tego typu patriotyczne wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę owocnych obrad i gratuluję przede wszystkim organizatorom wspaniałej inicjatywy. Dziękuję. Wielkie brawa. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja teraz oddaję głos prezesowi zarządu Fundacji, panu Pawłowi Kurtyce. Jest pan dyrektor razem z nami. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Bardzo się cieszę, że się pan pojawił. Wielkie brawa. I zapraszam pana dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Roberta Andrzejczyka. Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa w murach nowego budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, instytucji, która jest współprowadzona przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego i przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Szanowni Państwo, jesteśmy w nowym budynku. My zwykliśmy mówić tutaj w muzeum, że mamy dwa serca. To jest jedno serce, które zostało powołane do życia w zeszłym roku, bo otwarcie oficjalne mieliśmy w zeszłym roku. No i nasze drugie serce, serce historyczne, to są nasze budynki zabytkowe, trzy, z czego jeden, czyli dworek Milusin, to jest to drugie serce.
Szanowni Państwo, to muzeum zostało otwarte w zeszłym roku i oczywiście ze względu na pandemię nie mogło w zeszłym roku jeszcze rozwinąć swoich skrzydeł. Cieszymy się, że z tygodnia na tydzień odwiedza nas coraz więcej osób. No i cieszymy się na tego typu wydarzenia. To wydarzenie jest pierwszym wydarzeniem de facto, które organizujemy z partnerem zewnętrznym, bo oczywiście organizowaliśmy tutaj nasze konferencje organizowane przez nasze muzeum, ale to jest pierwsze wydarzenie, które organizujemy z partnerem zewnętrznym i tym bardziej się cieszymy, że to jest taki partner. Partner, z którym łączy nas misja, partner, z którym doskonale nam się współpracuje. Mimo tego, że jest to nasz debiut w tej roli, to od pierwszych dni współpraca przebiegała wzorowo i mamy nadzieję na dalszą fundację z fundacją imienia Janusza Kurtyki. Szanowni Państwo, my oczywiście zapraszamy w nasze mury. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy stałej i mam nadzieję, że dzisiaj Państwo będziecie wszyscy mieli na to czas, ale również zapraszamy do innych naszych budynków, a w szczególności do dworku Milusin. Niestety dzisiaj nie będzie to możliwe, dlatego że dworek Milusin nadal jest w remoncie. No i uroczyste otwarcie planujemy na 11 listopada. Wtedy też obydwa serca naszego kompleksu będą dostępne dla zwiedzających. Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną i naukową naszego muzeum. Dbamy o myśl i dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i oczywiście staramy się też przybliżyć Polakom, ale nie tylko Polakom, myśl Józefa Piłsudskiego, no i oczywiście to, co się wtedy działo w czasie jego życia na ziemiach polskich. Z tego miejsca chciałem życzyć Państwu dobrego dnia w murach naszego muzeum, no i pogratulować wszystkim nagrodzonym i laureatom. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Ja mam nadzieję, że wszyscy skorzystamy z tego zaproszenia, które przed momentem wystosował pan dyrektor. A teraz na scenę zapraszam prezesa zarządu fundacji, pana Pawła Kurtykę, którego proszę o przedstawienie idei przeglądu i publikacji towarzyszącej, a także idei, która stoi za nagrodą imienia Janusza Kurtyki i nagrodami Przeszłość, Przyszłość. Podsumowana zostanie również dla Państwa dotychczasowa promocja zagraniczna książek wybranych w pierwszych trzech edycjach konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Panie prezesie, zapraszam na scenę. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te słowa, które do nas skierowano. To dla nas wyjątkowy zaszczyt, żeby tutaj w murach Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego w Sulejówku gościć i organizować taką właśnie uroczystość. To też nie przypadek, że wybraliśmy Muzeum Józefa Piłsudskiego. Chcieliśmy tak naprawdę w tym roku nawiązać do tego, że Janusz Kurtyka zawsze nad swoim biurkiem miał portret jednego wielkiego, wybitnego Polaka, który był dla niego w jakiś sposób drogowskazem. I to był właśnie portret Józefa Piłsudskiego. To taki szkic tak naprawdę portretowy, bo to żadne malarstwo, to właśnie taka konturówka, która towarzyszyła mu w pracy, z mojej perspektywy od zawsze. Może z czyjejś innej kiedyś ona doszła do tego gabinetu, ale ja zawsze ją pamiętam. I do dziś jest ona u nas w domu, później wisiała nad moim biurkiem. Także ta idea, którą Józef Piłsudski, mimo że w kilku miejscach można się z nim nie zgadzać, ale ta wybitna postać, tak bardzo zasłużona, tak bardzo ustawiająca kontekst polskiej debaty o historii i kontekst tego, w jaki sposób definiujemy i myślimy o naszej niepodległości, w ogóle myślimy o Polsce, była dla Janusza Kurtyki w jakiś sposób drogowskazem i miejmy nadzieję, że dla nas również będzie. I dlatego tutaj nie chcąc przedłużać, przejdę od razu do tego, bo Józef Piłsudski, jak wiemy,
był człowiekiem czynu, nie był człowiekiem zbędnych słów. Partyzant, bojowiec, zdecydowanie stawiał na działanie, więc my też postawmy dzisiaj na działanie i pokażmy, co robimy. A robimy wiele, dlatego że Nagroda imienia Janusza Kurtyki to taki szczególny projekt, w którym nagradzamy nie tylko laureata, jego książkę, doceniamy to dzieło, ale przede wszystkim pragmatycznie. Jest to narzędzie projektowe, narzędzie, dzięki któremu realizujemy i kontynuujemy to, co Janusz Kurtyka chciał robić z polską historią, mianowicie przede wszystkim szerzyć ją na świecie i dlatego książki, które nagradzamy Nagrodą imienia Janusza Kurtyki, są tłumaczone na języki obce, na język angielski, na język niemiecki, wydawane w międzynarodowych wydawnictwach, żeby mieć odpowiednie zasięgi i w konsekwencji jest organizowana podróż promocyjna. I pokrótce postaram się Państwu przedstawić, jak to wyglądało w poprzednich latach. Pierwszą naszą książką i pierwszym naszym laureatem był profesor Tadeusz Wolsza w konkursie pierwszej edycji w 2017 roku. Tak wyglądała jego publikacja. To, co widziałem, przekracza swoją grozą najśmielsze fantazje. Nagrodziliśmy tą książkę. Wydaliśmy ją po raz drugi w edycji polskiej pod hasłem Dotyk Katynia. Natomiast nasza praca w ramach nagrody zaczęła się od tego, że przetłumaczyliśmy tą publikację na język angielski. Wydawaliśmy to w amerykańskim wydawnictwie Carolina Academic Press i rozpoczęliśmy jej promowanie na rynkach międzynarodowych. Tutaj później mój kolega Łukasz będzie pewnie trochę więcej szczegółów o nasyceniu bibliotekami tej książki może poda. Natomiast kolejny... Aha, i oczywiście zadbaliśmy o to, żeby ta promocja była realizowana w sposób godny. Dlatego każda z książek miała swój spot. Gunshots and truth. This is the tale of a half century of deceit, but also courage. The untold story of the Katyn massacre, a brutal murder of thousands of Polish prisoners of war. In the spring of 1940, around 22,000 Polish military and civilian elites were executed in the shadows of the Katyn forest. A terrible history narrated by the witnesses who were kept silent for decades. Encounter with Katyn by Professor Tadeusz Wolsza. Państwo widzicie, dbamy o detal. To nie jest tylko kwestia wydania tej książki, ale też odpowiedniego opakowania jej, tak żeby czytelnik zagraniczny, międzynarodowy wiedział, co kupuje. Właśnie takie spoty towarzyszą każdej z naszych pozycji. One są promowane zarówno w mediach takich jak YouTube, jak i później puszczamy je również podczas spotkań promocyjnych. Tak więc bardzo dużą wagę przykładamy do tego, żeby nasze pozycje były promowane w sposób profesjonalny, bo uważamy, że właśnie to jest to, czego najbardziej brakuje polskiej historiografii, czyli tej szerokiej rozpoznawalności, tego, żeby ona była znana w obiegu międzynarodowym. Podobnie postąpiliśmy z kolejną pozycją, kolejnego laureata. Był to profesor Andrzej Chwalba, laureat Nagrody imienia Janusza Kurtyki w drugiej edycji. W 2018 roku odbierał on naszą statuetkę. I właśnie to ta książka stała się przyczyną zwycięstwa, czyli Wielka Wojna Polaków 1914-1918. To była edycja zatytułowana Przestrzeń Polskiej Niepodległości z oczywistych względów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Ona jest już w tym momencie wydana, została przez nas przetłumaczona i wydaliśmy ją w wydawnictwie Peter Lang. Ona została przetłumaczona zarówno na język angielski, ale też na język niemiecki. I tutaj już postanowiliśmy rozszerzyć naszą promocję, objąć ją również kraje niemieckojęzyczne, takie jak Austria, Szwajcaria i same Niemcy. I ona również cieszy się odpowiednim spotem. In 1914, the great powers clashed and waged a war that shaped lives of generations. In the wake of the great conflict, some new nations emerged. Others recovered their long-lost independence. This book tells the story of a nation divided for over a century between three empires. A tale of heroism and defiance, of patriots who wanted to fly their own colors. Far from the trenches of Verdun and the rocky shores of Gallipoli, a different war was being waged. A war for independence and freedom. After over a century of oppression, Poland was to be free again. The People of Poland at War, 1914-1918, by Professor Andrzej Falbaugh, available on Amazon. I teraz mam zaszczyt przejść do pokazania kolejnego naszego laureata. To dr Damian Markowski. Zwycięstwa trzeciej edycji w 2019 roku zatytułowanej Polska, wojna i granice w XX wieku. Za tą książkę, Dwa powstania, bitwa o Lwów. Książkę chwaloną nie tylko przez Polaków, ale również, która zebrała bardzo dobre recenzje wśród ukraińskich historyków, co można uznać za pewien sukces i zwycięstwo prawdy historycznej, obiektywizmu historyka, który jest w stanie pogodzić tak dwie sprzeczne narracje. To jest jej angielskie wydanie, Lwów or Lviv, Two Uprisings in 1980, oraz również wydanie niemieckie z podobnym zasięgiem, obie te książki, czyli promocja zarówno na rynku amerykańskim, jak i brytyjskim oraz w krajach niemieckojęzycznych, czyli Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Zapraszamy na was once the home of many cultures, ornamented by splendid monuments of architecture, renowned for its scholarship, arts and sciences. Lviv, Lwów, or Leopolis, once the regional capital of Galicia in the Austro-Hungarian Empire, could vie with Prague or Vienna for grandeur. Each of the ethnic communities that inhabited it, Poles, Ukrainians, Jews, Armenians, to name but the largest, considered Lviv its very own. When the Habsburg Empire crumbled, the flames of civil war engulfed the City of Lions. Lwów or Lviv, Two Uprisings in 1918 by Damian K. Markowski, is a book which tells the story of the bitter contention, looking at the developments from the point of view of both belligerents. Available on Amazon. Za chwilę przejdziemy do podsumowania tego, jak wyglądają nasze starania o to, żeby środowisko akademickie na świecie zapoznało się z tymi książkami, bo oczywiście samo wydanie tej pozycji, jej przetłumaczenie, dobra zapowiedź tej książki w języku angielskim, dostępność komercyjna, bo jak Państwo widzieliście, wszystkie są dostępne w dystrybucji komercyjnej, nie zapewnia pełnego sukcesu. To nie oznacza, że badacze się z tym zapoznają, dlatego współpracujemy z pozostałymi, z uczelniami, które chcą gościć nas w naszych murach, organizując spotkania z autorami. I właśnie o przedstawienie takiego pierwszego cyklu promocyjnego poproszę Łukasza, który jest koordynatorem projektu. Drodzy Państwo, dzień dobry, Łukasz Płoski. Mam zaszczyt być koordynatorem tego projektu.
a jednocześnie takim żywym świadkiem tych zdarzeń, które będę chciał Państwu przedstawić, więc będzie to w pewnym sensie opowieść z pierwszej ręki. To, co widzimy na slajdzie, to widok na Manhattan z lotu ptaka. Taki widok ujrzeliśmy wspólnie z profesorem Tadeuszem Wolszą podczas spotkań promujących w USA książkę pana profesora pod tytułem Encounter with Cutting. Ale od Nowego Jorku nie zaczęliśmy. Zaczęliśmy od Houston, miejscowości miasta odległego o setki kilometrów od Nowego Jorku, ale w pewnym sensie bliskiego Polsce, ponieważ tam w University of St. Thomas mamy taki ośrodek prowadzony przez profesora Johna Hittingera, który jest żywo zainteresowany sprawami polskimi i właśnie korzystając z tego zainteresowania mieliśmy zaszczyt pojawić się wraz z panem profesorem w Houston, a także przedstawić zarówno książkę, ale przez nią tak naprawdę również sprawę katyńską. Spotkanie, które się tam odbyło, nie było jedyną inicjatywą promującą książkę pana profesora i wiedzę o Katyniu. Przed tym spotkaniem odbyliśmy bardzo miłą uroczystość. Zostaliśmy, pan profesor, przede wszystkim powitani przez rektora uczelni. To był też moment, kiedy w kuluarowych rozmowach była szansa na to, aby tą książką się podzielić, aby podzielić się tym, o czym ona jest, dlaczego Katyń jest dla nas ważną sprawą. I zdarzyło się to 13 listopada, na sam początek naszej podróży po Stanach Zjednoczonych. Z Houston przenieśliśmy się do Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Podczas spotkania w tym miejscu mieliśmy wraz z panem profesorem Wolszą okazję przedstawić sprawę dziedzictwa świadków zbrodni katyńskiej. Spotkaniu towarzyszyła projekcja spotu, który Państwo widzieliście, a także filmu dokumentalnego. Jednak spotkania czy przyjęcia to nie jedyne formy, gdzie próbujemy mówić o książkach. Gościmy także w stacjach radiowych. Tutaj widzicie Państwo zdjęcie z radia Polski FM, a wiąże się to z naszą obecnością w Chicago, która była obecnością dedykowaną właśnie zamieszkałej w Chicago w dużej ilości, na dużą skalę Polonii. I te wizyty w radiu również były skierowane do tego środowiska. Samo spotkanie zaś odbyło się w Polish National Alliance 17 listopada. Nie poprzestaliśmy jednak na promocji polonijnej. Wróciliśmy do promowania książki pana profesora także w środowisku amerykańskim. Odbyło się to w Waszyngtonie. W trakcie naszej wizyty w stolicy Stanów Zjednoczonych mieliśmy możliwość szerokiej promocji, różnorodnej promocji. I jedną z takich możliwości były przemowy Pawła Kurtyki oraz wykład profesora Tadeusza Wolszy na konferencji międzynarodowej, która odbyła się w National Press Club w Waszyngtonie. W Waszyngtonie byliśmy od 18 do 20 listopada. Konferencja w National Press Club nie była jedynym miejscem, w którym dzieliliśmy się wiedzą o Katyniu. Takie spotkanie odbyło się również w Victims of Communism Memorial Foundation, podczas którego pan profesor miał okazję przedstawić międzynarodowe aspekty zbrodni katyńskiej. Była też to okazja do rozmowy z odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy zgromadzili się na sali. Nieco inną okazją do prezentacji polskiej historii były także spotkania w ambasadach, podczas których mieliśmy przyjemność prezentować naszym partnerom zagranicznym czy odbiorcom zagranicznym książkę pana profesora i sprawę katyńską. Tutaj na zdjęciu widzimy przemowę pana Pawła Kurtyki w ambasadzie Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, ale byliśmy także w ambasadzie, w nieco bardziej egzotycznym pod kątem eksterytorialnym miejscu, mianowicie w ambasadzie Indii, gdzie książka trafiła do samego ambasadora Indii. Także ta promocja, mimo że odbywała się w Stanach, tak naprawdę trafiała także do dużo szerszych grup oddalonych od Stanów Zjednoczonych o setki kilometrów. Takim spotkaniem, które zwieńczyło naszą podróż, było spotkanie w Institute of World Politics, gdzie pan profesor miał okazję podjąć aspekty międzynarodowe zbrodni katyńskiej. Spotkanie, a także jego zapis spotkało się właśnie z odbiorem odbiorców amerykańskich. Odbiorcami tego instytutu są środowiska intelektualne związane z zapleczem władzy, więc cieszymy się, że była to też okazja do tego, aby do tych
opinię twórczych środowisk nawiązywać i z nimi w jakiś sposób za pośrednictwem tych spotkań się zwracać. To była krótka historia nie tak krótkiej podróży po Stanach Zjednoczonych, którą odbyliśmy z laureatem pierwszej edycji Nagrody imienia Janusza Kurtyki, ale taka promocja sięgnęła również, objęła swoim zasięgiem także laureatów drugiej i trzeciej edycji konkursu o Nagrodę imienia Janusza Kurtyki, z tym, że ze względów których niestety wszyscy w ostatnim czasie doświadczamy, a więc ze względów epidemiologicznych, musiała przyjąć nieco inną formułę. I w związku z tym zorganizowaliśmy w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie spotkanie w formule online. Jednak wydawałoby się, że ta uboższa formuła przyniosła szereg aspektów, które były na pewno korzyścią dla naszego programu, dla naszego projektu, ponieważ to spotkanie pozwoliło zgromadzić wokół publikacji nie tylko publiczność, którą możemy nazwać publicznością, no, zwykłymi czytelnikami, ale także była okazją do integracji środowiska akademickiego wokół tej książki. Podczas spotkania nasi autorzy debatowali z profesor Natalie Steigman, a także z profesorem, z doktorem habilitowanym Jochenem Bühlerem. Co ważne, ci autorzy, ci naukowcy podkreślali, że pojawienie się na rynku niemieckim książki pana profesora Chwalby i pana doktora Markowskiego jest bardzo solidnym uzupełnieniem pewnych luk, które na tym rynku wydawniczym niemieckim, niemieckojęzycznym się pojawiły. Te luki związane są z tym, że trudno doktorowi Bühlerowi czy profesor Steigman, kiedy opowiadają swoim studentom o tym czasie, o którym opowiadają te książki, nie mają do tej opowieści dostatecznego i godnego podparcia. Przekonywali nas, że dzięki tym książkom mogą pokazać je studentom i powiedzieć: nie wiecie tego, nie znacie tej historii, zajrzyjcie do Chwalby, zajrzyjcie do Markowskiego. I to była dla nas duża radość, duża duma. Spotkanie prowadziła dr Iwona Dadej z Centrum Badań Historycznych. Przed nami jest jeszcze kilka spotkań. Jednym z nich to planowane na październik spotkanie w Uniwersytecie Wiedeńskim. To jest spotkanie przy Uniwersytecie Wiedeńskim i Instytucie Polskim w Wiedniu. Gospodarzem tego wydarzenia będzie pan profesor Krzysztof Augustynowicz. Ale to nie jest jedyne miejsce w świecie niemieckojęzycznym, które planujemy odwiedzić w tej czy innej formule. Podjęliśmy także współpracę z Uniwersytetem w Bazylei. Natomiast jeśli chodzi o anglojęzyczną widownię, anglojęzycznych odbiorców, będziemy w tej czy innej formule współpracować także z Central Connecticut State University. Drodzy Państwo, przeszedłem do końca tej prezentacji. Miała ona na celu w pewnym sensie zraportowanie tego, co się działo w tym projekcie, w jego promocji zagranicznej, podsumowanie tego, ale w pewnym sensie też na wskazanie kilku ważnych aspektów, które z tą promocją się wiąże. Ze strony powiedzmy projektowej możemy spojrzeć na to w ten sposób, że nasz projekt dociera do środowisk docelowych. To jest oczywiście bardzo ważne, ale z pewnej perspektywy metaforycznej możemy przedstawić całą tę sytuację, tak jak przedstawiamy to w jednym z naszych projektów, jako sianie ziaren polskich historii w świecie i myślę, że ta idea, ta metafora bardzo godnie i dobrze oddaje cel tych działań. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy zarówno panu prezesowi Pawłowi Kurtyce, jak i panu dyrektorowi Łukaszowi Płoskiemu za prezentację, za wystąpienia. Ja chciałbym się z państwem podzielić osobistą refleksją. Kiedy widzę ogrom, moc pracy włożonej w promowanie polskiej historii, to zawsze jest to niezwykle budujące. Dlatego chciałbym poprosić również o wielkie brawa dla całej Fundacji imienia Janusza Kurtyki za ten niezwykły wkład w promowanie polskiej historii. Dziękujemy. Drodzy Państwo, to dopiero początek niezwykłych emocji związanych z tym dzisiejszym dniem, dzisiejszą wyjątkową uroczystością. Szanowni goście, za moment usłyszymy werdykty, na które wszyscy czekamy. Już za chwilę zostaną wręczone nagrody imienia Janusza Kurtyki w czwartej i piątej edycji konkursu.
Czy są Państwo gotowi na ogłoszenie, poznanie laureatów? Myślę, że tak. Przejdźmy zatem do rzeczy. Mam zaszczyt ogłosić, że na mocy uchwały Rady Programowej Fundacji z 9 października 2020 roku nagrodę im. Janusza Kurtyki w 4. edycji konkursu otrzymał profesor Andrzej Nowak za książkę pod tytułem Pierwsza zdrada Zachodu 1920. Zapomniany episment. Wielkie brawa. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia filmu przedstawiającego laureata i jego pracę. Książka Pierwsza zdrada Zachodu symbolicznie już w tytule wyraża, razem z podtytułem, który mówi jasno, o jaką zdradę chodzi. Chodzi o próbę epismentu, czyli zaspokajania Rosji sowieckiej, bardzo agresywnej w tym momencie, czyli w roku 1920, kosztem Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. A więc ta pierwsza zdrada Zachodu dotyczy, powiedziałbym, porzucenia przez Zachód, który ukonstytuował się w I wojnie światowej jako nowa wspólnota po tej wojnie. Wspólnota, która ma zapobiegać nowym wojnom, która ma poprzez pewnego rodzaju zasadę poszanowania dążeń mniejszych narodów zabezpieczyć trwały pokój, zdradza ten właśnie fundament nowego porządku, który ogłosił prezydent Wilson w 1918 roku, który w zasadzie został przyjęty także na konferencji pokojowej w Wersalu. Zachód zdradził swoje ideały, które formalnie ogłosił i potwierdził raz jeszcze na konferencji pokojowej w Wersalu. I o tej zdradzie mówi moja książka. Nagroda Fundacji imienia Janusza Kurtyki ma dla mnie całkowicie wyjątkowe znaczenie ze względu na osobę patrona, który był moim serdecznym przyjacielem przez ponad 30 lat. I właściwie w tym miejscu mógłbym skończyć uzasadnienie wyjątkowego znaczenia tej nagrody. Po prostu to jest poruszające doświadczenie dla mnie, że przyznana mi została nagroda przypominająca tego wielkiego historyka i jednocześnie człowieka, który jest dla mnie żywą osobą, bardzo ważną w moim życiu. Drodzy Państwo, nagrodę imienia Janusza Kurtyki w 4. edycji konkursu profesorowi Andrzejowi Nowakowi za książkę Pierwsza zdrada Zachodu 1920, zapomniany episment, wręczą przewodnicząca Rady Fundacji imienia Janusza Kurtyki, pani Zuzanna Kurtyka oraz profesor Włodzimierz Suleja, przewodniczący Rady Programowej Fundacji. Zapraszam na scenę również laureata profesora Andrzeja Nowaka. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, profesor Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu 1920, zapomniany episment. Bardzo proszę pana profesora o zabranie głosu. I prosimy, panie profesorze, o kilka słów.
Szanowni Państwo, członkowie jury, wszyscy zgromadzeni. Tak jak powiedziałem w tym krótkim materiale nagranym kilka tygodni temu, nagroda ma dla mnie znaczenie osobiste, wyjątkowe, ze względu na osobę świętej pamięci Janusza Kurtyki. I tego wątku nie chcę teraz rozwijać. Rzeczywiście poznaliśmy się już prawie 44 lata temu i niestety od 10 kwietnia 2010 roku ta znajomość, przyjaźń nie jest już w takiej bezpośredniej formie i nie może być kontynuowana. Ale jednocześnie chciałem dodać do tego, że ogromnie jestem uradowany tą nagrodą, nie tylko z powodu jej splendoru, który na mnie spływa, ale ze względu na to, że przypomina ona chyba dzisiaj właśnie, teraz, w roku 2021, jesienią tego roku, czy na progu jesieni, zjawisko, które znów wraca. Niewątpliwie poczucie zaspokajania agresywnego imperium kosztem słabszych sąsiadów jest doświadczeniem, które przeżywamy na nowo. Oczywiście najsilniej przeżywa je Ukraina, ale w kontekście wydarzeń polityki współczesnej, międzynarodowej, polityki realizowanej przez najsilniejsze mocarstwa, przez Stany Zjednoczone, Niemcy, widzimy, że to zjawisko, którego przykład pierwszy i zapomniany starałem się pokazać w swojej książce, nie przechodzi do historii, ale w tym sensie książka ta być może zachowuje jakiś walor przestrogi. Bardzo się cieszę, że nagroda zwraca ponownie na nią uwagę. Przy okazji chciałem także bardzo podziękować wydawnictwu literackiemu, które tak pięknie tę książkę, jak również kilka następnych moich pozycji wydało. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa i proszę jeszcze raz o burzę oklasków. Pan profesor Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu, 1920, zapomniany epismen. Drodzy Państwo, to niezwykłe, że to, co zapisane już na kartach historii, nadal jest aktualne i możemy czerpać właśnie z tego, co już było, by budować lepszą przyszłość. Mam przyjemność poinformować Państwa, że w czwartej edycji konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki przyznano również wyróżnienie doktorowi habilitowanemu Bogusławowi Kopce za książkę Gułag nad Wisłą – Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956. Wielkie brawa. A o wręczenie dyplomu bardzo proszę przewodniczącą Rady Fundacji imienia Janusza Kurtyki, panią Zuzannę Kurtykę oraz przewodniczącego Rady Programowej Fundacji, profesora Włodzimierza Suleję. Zapraszamy na scenę. I proszę o wielkie brawa, drodzy Państwo. Bardzo proszę pana doktora habilitowanego Bogusława Kopkę o kilka słów. Panie doktor, panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za wyróżnienie. Podobnie jak pan profesor Andrzej Nowak, muszę powiedzieć, że wyróżnienie jest dla mnie w nagrodzie imienia Janusza Kurtyki niezwykle ważne, ponieważ z kolei pan świętej pamięci Janusz Kurtyka był moim szefem, był to bardzo dobry szef, z którym, chociaż byłem szeregowym pracownikiem, mogłem bezpośrednio współpracować, rozmawiać i realizować projekty, które były skuteczne przy ogromnej ilości problemów, jakie zawsze są w różnych urzędach czy też wydawnictwach. I to jest ogromne dla mnie też doświadczenie, jak przekładać myśl, pracę naukową, skuteczne działanie w formie wydawnictw, ale też te doświadczenie, które miałem w IPN-ie, zwłaszcza kiedy był pan prezes Janusz Kurtyka prezesem tutaj w tym okresie
do 2010 roku. No, przydało mi się później też pracy na rzecz popularyzacji historii, ponieważ tak to bywa, że naukowiec w pewnym momencie musi też i powinien jednak przemawiać zrozumiałym językiem do szerszej grony osób. I też to mogłem zrobić, pracując też tutaj w Polskiej Organizacji Turystycznej, którego kolejnym moim szefem był tutaj obecnie dyrektor, pan dyrektor, obecnie muzeum, w którym razem z nim mogliśmy na stulecie odzyskania niepodległości opracować, no chyba pionierską pracę, szlaki historyczne po Polsce, podróże wybrane, także wersję anglojęzycznej, co też jest ważnym atutem w popularyzacji dziejów Polski, nie tylko najnowszych, ale także czasów od średniowiecza. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor habilitowany Bogusław Kopka. Proszę o wielkie brawa, gromkie brawa. Drodzy Państwo, a przed nami wręczenie nagrody imienia Janusza Kurtyki w najnowszej, piątej edycji konkursu. Mam zaszczyt ogłosić, że na mocy uchwały Rady Programowej Fundacji z 21 lipca 2021 roku nagrodę imienia Janusza Kurtyki w piątej edycji konkursu otrzymuje dr Sławomir Dębski za książkę Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941. Wielkie brawa. I zapraszam Państwa do obejrzenia filmu o laureacie i jego pracy. Obecnie dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To jest książka oparta w ogóle na porównaniu. Porównanie tych dokumentów dyplomatycznych obu stron otwarło fantastyczną perspektywę. Więc to jest też książka zachowująca aktualność, także dlatego, że była przygotowywana przed dojściem Władimira Władimirowicza Putina do władzy. To są lata 90. Ja pracowałem nad tą książką 5 lat. Ktoś mi powiedział, że gdybym postępował nieco bardziej taktycznie, to z tej jednej książki zrobił książek 5. Wówczas już bym tam był doktorem potrójnie habilitowanym. Myślę, że sporo się nauczyłem także w takim zakresie, który umożliwia wykorzystywanie mojej wiedzy, mojego warsztatu w pracy analitycznej, w pracy właśnie analityka współczesnych stosunków międzynarodowych, doradcy w zakresie polityki zagranicznej. Więc to pokazuje także, że praca nad tą książką, ale rozumiem także lektura tej książki może otwierać nowe horyzonty. Drodzy Państwo, nagrodę imienia Janusza Kurtyki w piątej edycji konkursu panu doktorowi Sławomirowi Dębskiemu za książkę Między Berlinem a Moskwą, stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941 wręczą przewodnicząca Rady Fundacji imienia Janusza Kurtyki pani Zuzanna Kurtyka oraz profesor Włodzimierz Suleja, przewodniczący Rady Programowej Fundacji. Zapraszam wszystkich Państwa na scenę.
Proszę Państwa, dr Sławomir Dębski, Między Berlinem a Moskwą, stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941. Jeszcze raz proszę o wielkie, gromkie brawa. A pana doktora proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, szanowni przedstawiciele Fundacji im. Janusza Kurtyki, szanowni członkowie jury, wspaniali laureaci edycji nagrody za rok 2020. To jest ogromny zaszczyt otrzymywać tą nagrodę imienia właśnie Janusza Kurtyki. Ja rozpoczynałem studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytucie Historycznym w roku 1990. Już wówczas Janusz Kurtyka był legendą wśród studentów. Był uważany za postać wyjątkową, potrafiącą łączyć znakomitą specjalizację, znakomity warsztat dwóch różnych epok, zarówno historii średniowiecza, historii średniowiecznej Polski, jak i tej historii najbardziej współczesnej, okresu po 1945 roku, tej najbardziej wówczas zakłamanej. Muszę powiedzieć, że to dążenie do jakości warsztatu gdzieś zawsze wiązało się z tą inspiracją, z postacią Janusza Kurtyki. Więc to jest ogromny dla mnie zaszczyt, że mogę odbierać dzisiaj nagrodę jego imienia. Odbieram nagrodę za książkę, która powstała 20 lat temu, o czym mówiłem w tym wstępnym filmie. I mogłoby się wydawać, że w zasadzie warto by było nagrodzić jakąś książkę bardziej aktualną, bardziej współczesną. To, co czyni tą książkę aktualną, to niestety nie poszerzenie stanu badań. Od czasu, kiedy prowadziłem swoje badania archiwalne w archiwach rosyjskich i w archiwach niemieckich, niestety nie dokonał się żaden większy progres. Mało tego, dostępność tych archiwów jest mniejsza niż wówczas, kiedy ja mogłem te badania prowadzić. To, co czyni tą książkę aktualną, to kontekst polityczny. Zwłaszcza od momentu dojścia prezydenta Putina do władzy w roku 2000, czyli niemal w tym czasie, kiedy książka się ukazywała drukiem, a potem agresja rosyjska na Ukrainę, aneksja Krymu, okupacja ukraińskiego terytorium, sprawiły, że w historii władze rosyjskie zaczęły poszukiwać legitymizacji imperialnej polityki współczesnej, którą prowadzą. Z tego powodu pakt Ribbentrop-Mołotow, okres współpracy sowiecko-niemieckiej w latach 1939-41, stał się obszarem zmasowanej kampanii propagandowej, zmasowanej ofensywy manipulacyjnej. Badań nad historią paktu Ribbentrop-Mołotow w zasadzie w Rosji w tej chwili prowadzić już nie można. Samo porównanie dwóch reżimów totalitarnych, stalinizmu i hitleryzmu, jest uważane w Rosji za przestępstwo. Można być z tego powodu ściganym. Trwają prace w Dumie Rosyjskiej, które zmierzają do objęcia zakazem wjazdu na terytorium rosyjskie, na terytorium Federacji Rosyjskiej tych badaczy, publicystów, historyków, polityków, którzy używają takiego porównania. Ja pod tą ustawę nie podpadam. Otrzymałem zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej jako stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i obronności tego kraju w roku 2018.
czyli w tym samym roku, w którym ukazało się rosyjskie wydanie mojej książki. Prawdopodobnie, tak przypuszczam, to nie książka stwarza zagrożenie dla obronności interesów bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ale niewątpliwie badania nad okresem paktu Ribbentrop-Mołotow i ścisłej politycznej, a także momentami wojskowej współpracy sowiecko-niemieckiej podważają tą doktrynę polityczną Władimira Putina, którą stara się w Rosji i szerzej na świecie upowszechniać. Bardzo dziękuję w związku z tym fundatorom za tą nagrodę i mam nadzieję, że dotarcie do szerszego grona czytelników, anglojęzycznych czytelników z tą książką pozwoli skuteczniej przeciwstawiać się tym manipulacjom, fałszerstwom i propagandowej kampanii, z którą mamy do czynienia. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja sobie pozwolę na szczyptę humoru. Mam nadzieję, że pan doktor się nie obrazi. Pan doktor i jego książka nie są niebezpieczni, tak jakby prezentowała to Rosja, więc wręcz przeciwnie, zachęcam do tego, żeby zarówno z książką, jak i sylwetką pana doktora się zapoznać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, niezwykle miło jest mi poinformować Państwa, że w piątej edycji konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki przyznano także wyróżnienie profesorowi Markowi Kornatowi za pracę pod tytułem Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej. Niestety pana Marka Konrata, pana profesora nie ma dzisiaj z nami ze względów zdrowotnych, jednak życzymy oczywiście powrotu do zdrowia. Gratulujemy i proszę o wielkie brawa.